Siemanko, siemanko, witam was wszystkich serdecznie, ja jestem Royal i zapraszam was do kolejnego odcinka z Piły na moim kanale. Tym razem będzie to już 5. odcinek, no i niestety po raz kolejny musimy zmierzyć się z zadaniami, jakie niestety przydziela nam pan Jigsaw. Z tego co widzę, dalej mamy to cholerne urządzenie na sobie, które tak naprawdę w każdej chwili mogłoby odstrzelić nam łeb. To jest naprawdę bardzo niepokojące, a więc musimy uważać na każdy ruch. Do tego nie zapominajmy o tym, że oczywiście jeżeli przeciwnik, który będzie chciał nas załatwić, będzie miał takie same urządzenie, no to niestety będziemy narażeni na to, że w każdej chwili to urządzenie może do nas wystrzelić. Dobrze, moi drodzy, zajmijmy się zamkiem. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy w poprzednim materiale otwierałem sobie ten zamek. Najprawdopodobniej tak, a więc jeżeli pokazuję wam to po raz drugi, to przepraszam was bardzo serdecznie za to. Ja postaram się tutaj szybko otworzyć to, załatwić swoje sprawy. No i lecimy dalej. Dobra, czekajcie. Udało nam się uzyskać gwóźdź. Tak, kojarzę to miejsce. Rzeczywiście byliśmy tutaj. No ale dobrze. Myślę, że to nie będzie nie wiadomo jak dużym problemem dla nas. Jeżeli oczywiście zobaczycie to samo. Słuchajcie, tutaj mamy telewizorek, ale widzę, że schody. Co z tymi schodami? Gdzie one mogą prowadzić? Bardzo mnie to zastanawia. Udało mi się załatwić przeciwnika dzięki bezpiecznikowi, który włożyłem w tą skrzynkę. Czy tutaj coś znajdę? Nabój do strzelby, dodatkowy bezpiecznik i strzykawka z lekiem. Skoro nasz bohater ma praktycznie całe życie, to moglibyśmy go dopełnić do samego końca. No i wtedy uzupełnimy sobie apteczkę, bo nigdy nie wiadomo, co mogłoby tak naprawdę się wydarzyć. No dobrze, słuchajcie, jesteśmy w takim razie gotowi. A więc tak, ja sobie wyłączam ten prąd, który mógłby mnie porazić. No i gdzie ja powinienem się kierować? Tak naprawdę nie wiem. Dobra, kolejny zamek. Musimy go rozgryźć. Tak, jest, udało się. Tylko żeby nikt nie zaszedł nas od tyłu, a więc może po prostu zamknę drzwi na zasuwkę. Myślę, że to jest najrozsądniejsze. Kula inwalidzka. Czekajcie, co mam w ręku? Chyba nogę od stołu najprawdopodobniej, a więc weźmy sobie kulę inwalidzką ze względu, że oczywiście na to, że nie mieliśmy okazji skorzystać z niej jeszcze ani razu. Gwóźdź i strzykawka. Strasznie dużo tutaj jest lekarstw. Rzeczywiście, strzykawka znajduje się na każdym kroku. Czekajcie, czy to są moje ślady? Zobaczmy. Tak. Bardzo fajny sposób. Prawdę mówiąc, nie zwróciłem nigdy uwagi na to, że... Aha, mamy tutaj możliwość ustawienia pułapki. Jak na razie sobie to zostawię, chociaż kto wie, może będzie nam... Wow! Obym się wpakował. Może będzie nam to potrzebne, chociaż no nie wiem. Może po prostu idźmy przed siebie. Cholera, mamy jakiś wózek infalicki. Bardzo mnie to niepokoi. Strasznie kojarzy mi się on z rezydentem. Oczywiście z tą babcią, która prześladowała nas na każdym kroku. Tutaj mamy jakieś drzwi. I rurkę. Z rurki nie chcę korzystać. Aha, z tych drzwi chyba wybiegł ten gościu, którego załatwiliśmy. Nic nie znaleziono. Zastanawia mnie bardzo to, czy można tutaj znaleźć więcej rzeczy niż tylko te naboje, druty oraz strzykawki. Podejrzewam, że tego dopiero dowiemy się w późniejszej rozgrywce. No i słuchajcie, musimy udać się chyba na dół. Widzę strzałkę. Strzałka kieruje nas w dół, a więc nie mamy innego wyboru.
mi się wydaje, czy nie? Miałem wrażenie, że tam ktoś siedzi. Oho! Ktoś robi to bardzo nachalnie, spójrzcie na to. No cóż, nie mamy innego wyboru. Zastanawia mnie to, kto tak naprawdę to robi. No escape, nie ma wyjścia. No jak to nie? Przecież robimy wszystko to, co sobie życzy Jigsaw. Cholera. Nie wiem, w którą stronę powinienem się kierować. Kolejne drzwi, do których musimy się włamać, a więc spróbujmy. Dobrze. No i coś mi tutaj nie pasuje. Jest, udało się. Dobrze, standardowo zamkniemy drzwi za sobą. Bo oczywiście mógłby ktoś nas zaskoczyć. Czekajcie, czy my coś tu mamy? Z tego co widzę, znajduje tutaj się tylko apteczka. Liczyłem na coś więcej tak naprawdę, no ale dobrze. Idźmy dalej. Czy my tutaj byliśmy? No nie, słuchajcie, mamy 59 sekund. Co my musimy tutaj zrobić? Nie mam pojęcia. Otwórzmy. Oj, czwóreczka, dobrze, pięknie. Czekajcie, czy coś tutaj znajdę? Łącznik. Nie ma czasu na to, abyśmy niepotrzebnie tutaj się rozglądali. Cholera. Bomby, bomby, użyj łącznika. Oczywiście, że tak. Nie wiem, jak ja mam to zrobić. Dobrze, tutaj nam się udało. Nie tak. Może to właśnie tak w tą stronę powinno iść. Nie mam pojęcia. Czuję, że niestety nie wyrobimy się na czas. Chociaż bardzo bym chciał. Jest. Dobra, i teraz to w dół powinno iść. Jest, słuchajcie, udało nam się. Wyrobiliśmy się na czas. Uciekamy stąd jak najprędzej. Czekajcie, czy czas leci? Nie, czas zatrzymał się na 14 sekundach. Naprawdę mieliśmy bardzo mało czasu. Można powiedzieć, że zrobiliśmy to w ostatnim momencie. Czekajcie, ja tutaj chyba byłem. Chociaż tak, kojarzę te telewizorki. Prawdę mówiąc, gdzieś tutaj zostaliśmy porwani. No dobrze. W takim układzie, no niestety nie mamy klucza. Czyli nie możemy tam się dostać. Tu mamy zamknięte, a więc wychodzi na to, że musimy iść w drugą stronę. Niepokojąco cicho. Żadnych przeciwników. Aha! Słuchajcie, pułapka. Mało brakowało, abyśmy się wpakowali. Ale może po prostu ustawimy ją. Po raz kolejny. Nigdy nie wiadomo, czy ktoś nas nie zajdzie od tyłu. Tutaj jest zamknięte. A tutaj chyba musimy... Tak, właśnie myślałem. Dobrze, udało nam się zamontować zabór, a więc wyłączmy tą parę wodną, która tutaj leci, czy co to tam jest. Czyli wychodzi na to, że tak naprawdę musimy przygotować się na najgorsze. Niestety, będziemy zmuszeni do walki z innymi przeciwnikami. Obawiam się tylko o to, gdzie tak naprawdę oni mogą być. Ale mi się chce jeść, tak? Tutaj mamy taśmę. Ktoś dostał zadanie. Zadanie, w którym tak naprawdę musi nas wyeliminować. Albo mi się wydawało, albo tak. Ktoś tutaj się znajduje, słuchajcie. Mamy punkt kontrolny. Co on w ogóle robi?
To jest psychol. Nie, słuchajcie, on go je. To jest naprawdę straszne. Czy ja mogę otworzyć zablokowane z drugiej strony? Mhm. Czyli musimy iść na górę. Nie rozumiem, dlaczego on go je. Wychodzi na to, że naprawdę musiał być głodny. Słuchajcie, czy my tędy się dostaniemy gdzieś? Akta. Zakład posiada znaczne zapasy chloru w magazynie chemikaliów. Należy go rozprowadzać w miarę zapotrzebowania po szafkach z zapasami chemicznymi. Chlor jest doskonałym utleniaczem lub składnikiem przydatnym do produkcji leków. Kadzie z chlorem muszą być zawsze zamknięte w przypadku wycieku. W powietrzu widoczny będzie zielonkawy gaz. Gaz ten jest śmiertelnie trujący i w przypadku jego ulotnienia należy wezwać za pomoc zespół usuwania skażeń chemicznych. Dobrze. Kolejna informacja za nami. Wychodzi na to, że musimy tutaj się przycisnąć. Tylko... czy nie ma tutaj kolejnej pułapki? Starajmy się zrobić to w miarę powoli. Słuchajcie, mamy jakiś zegar. Niestety... sami widzicie, komuś się nie udało. Matko. Nie wiem, jak on tak naprawdę miał stąd wyjść, ale rozszarpało go na strzępy. Straszny widok. Aha. Nie wiem, co to było. Możemy podnieść rurę. Czyli... tytuł cały czas nas przygotowuje na to, że będziemy musieli walczyć z którymś z tych przeciwników. No i słuchajcie, tu leży ten gościu, który niestety przed chwilą został zjedzony. A więc gdzie jest ta osoba, która tak naprawdę to robiła? Nie, nie mówcie mi tylko, że... tak, właśnie on stąd ucieka! Cholera! Zaatakował mnie. Niestety... aj! Czy uda mi się go uderzyć? Tak! Wykończyliśmy go. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj więcej przeciwników, którzy będą próbowali nas załatwić. Ojej. Pierwszy cios, jaki dostałem, niestety zabrał nam połowę życia. Bardzo obawiałem się o to, że źle to się dla nas skończy, ale nieszczęście udało nam się. Zdobyliśmy gwóźdź, dodatkowo nabój do strzelby. Niestety kawałek drutu nie zmieści nam się już w ekwipunku. No i tak, kolejne przejście odblokowane. Tamten gościu nie spełnił swojej roli. Nie udało mu się mnie załatwić. Zamkniemy się na zasuwkę po to, aby oczywiście odczytać sobie kolejne akta. Sytuacja z bojlerem wymyka się spod kontroli. Utrzymywanie stałego ciśnienia zaczęło być robotą zajmującą 24 godziny na dobę. Trzeba cały czas pilnować, żeby nie wysadziło nam piwnicy i nie zamroziło reszty budynku. Sama para powoduje jeszcze więcej problemów. Po wypadku z brusem chłopaki trzymają się z daleka od strumienia pary, ale to tylko utrudnia pracę. Ray Watkins, główny konserwator. Wychodzi na to, że Bruce to jest ta osoba, która niestety leży. Leży nieżywa. Już wam pokazuję gdzie. Bruce to chyba ten gościu. Przynajmniej na to wychodzi. No niestety bardzo źle skończył. Tak się właśnie kończy praca w psychiatryku. Czy możemy otworzyć te drzwi? Otóż to, możemy. Chodzi na to, że tutaj będziemy mieli jakiś dodatkowy sprzęt. Aha, szafka z lekarstwem. Akurat ten zastrzyk nam się przydał, bo przypominam wam, że przed sekundą musieliśmy użyć kolejnego zastrzyku, który podniósł stan naszego zdrowia. I tak, rozglądajmy się, żebyśmy nie wpakowali się na jakąś pułapkę. Nie zapominajmy o tym, że cały czas chodzimy na boso. Niestety zostaliśmy pozbawieni butów. A więc... każdy krok po szkle wiąże się z utratą zdrowia. Jak ja nie lubię takich dużych, otwartych przestrzeni. Wszędzie rozrysowane są jakieś strzałki. Jak szczury w labiryncie.
tak. Trochę w tym prawdy jest. Koła zębatka. Koła zębatkowe. Cały czas martwię się o to, że gdzieś tutaj może być jakiś psychol. Gdzieś tu ktoś mógłby się na nas czaić. Nie zapominajmy o tym, że punkty zaskoczenia naprawdę są czasem straszne. Wielu schizofreników lub pacjentów z chorobą urojeniową wykazuje poprawę po terapii w odosobnieniu. W szpitalu dysponujemy kilkoma izolatkami. Pacjentów zamyka się w małym, nieoświetlonym pomieszczeniu na tak długo, jak trzeba, żeby objawy choroby zanikły. Posiłki podaje się w regularnych odstępach przez mały otwór w drzwiach. Jednak niektórzy specjaliści sugerują, że zagłodzenie choroby poprzez nieregularne podawanie posiłków może doprowadzić do poprawy stanu pacjenta. Przypadkowe zgony będące skutkiem ubocznym takiego typu terapii to niefortunna okoliczność. Jednak nasze ubezpieczenie obejmuje podobne wypadki. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście taki sposób na osoby, które są schizofrenikami, pomagają. Myślę, że nie. Myślę, że choroby nie da się zagłodzić. Można zagłodzić człowieka, ale raczej nie to, co ktoś ma w głowie. Dobrze, moglibyśmy teraz skorzystać z tego zaworu, natomiast nie wiem, czy to będzie dobre rozwiązanie. Wychodzi na to, że chyba jednak musimy. Aha, tak, słuchajcie, działa ten sposób. Dajmy się na dół. No i czekajcie, jeżeli tutaj uruchomimy ten zawór, no to co stanie się? Nie do końca rozumiem, czy teraz będziemy mieli możliwość wyjścia. Coś tutaj jest chyba nie tak. Chociaż mogę się mylić. Rozumiem, czyli wychodzi na to, że jednej pary się pozbyliśmy. Tutaj musimy uważać na tą, a więc idziemy dalej. Jak na razie nie ma jakichś przeszkód, które mogłyby nam utrudnić przemieszczanie się do kolejnych pomieszczeń. Czekajcie, bo tutaj nie możemy się dostać. Tu niestety jest zamknięte, a więc what lies beneath? Co jest pod spodem? To jest pytanie. Ten napis sprawił, że nie jestem pewny tego, czy dobrze robię, że schodzę na dół. Ale nie mamy innego wyboru, moi drodzy. Czuję, że ktoś tutaj może na nas czyhać. Chociaż spójrzcie. Jak na razie nikogo nie ma. Podnieśmy sobie rurę. Jest ona w lepszym stanie i oczywiście na dłużej nam wystarczy. No dobrze. Udało nam się odblokować kolejne przejścia. Dziwne jest to, że nadal nikogo tutaj nie ma. A czuję, że w każdej chwili może ktoś tutaj wyskoczyć. No nic. Tutaj mamy jakiś guzik. Podejrzewam, że ten przycisk otworzy nam tamtą kratę. Ho. Wow. Spójrzcie na ten key baseballowy. On w sobie posiada gwoździe. Rzeczywiście ta broń musi zadawać bardzo duże obrażenia, a więc spróbujmy rozgryźć tą zagadkę. Czekajcie, jak to się... Aha, zmienia. Tak. Musimy dojść do samego końca. No, to będzie dosyć trudne, natomiast nikt nie powiedział, że nie będzie to do zrobienia. Chyba już źle poszedłem. Tutaj się nic nie kręci. Okej. Jesteśmy w połowie. Jest coraz lepiej. Tylko czy to pomoże? Nie mam pojęcia, jak to będzie działać. A,
niestety nie działa. Może to mało powinniśmy wstawić. No i teraz wychodzi na to, że to powinno jakoś być tak. No nie, nie udało nam się. Dobrze, moi drodzy, ja sobie to rozgryzę i zobaczymy się za chwilę. Zębatki powinny być ułożone w taki sposób. No i udało nam się zyskać kij z gwoździami. W takim razie teraz jestem gotowy na to, aby ktoś wyskoczył. Nie chciałbym, żeby oczywiście wyskoczyło nie wiadomo jak wiele przeciwników. Natomiast nasze szanse na wygraną są zdecydowanie większe w tym momencie, bo oczywiście no ten kij musi naprawdę zadawać bardzo duże obrażenia. Użyjmy panelu sterowania i otwórzmy te kraty. Zobaczmy, gdzie one nas doprowadzą. Tak jak wspominałem, jak na razie całe szczęście, że nie mamy do czynienia z żadnymi przeciwnikami, ale czuję, że już niebawem coś nas tutaj spotka. Słyszycie ten dźwięk? To jest bardzo dziwny dźwięk. Tak jakby jakieś drzwi się... Aha, rozumiem. Czyli tak, w odpowiednim momencie musimy się przecisnąć, bo niestety, gdy się nie przeciśniemy, gdy nie zdążymy, no to para wystrzeli w naszą stronę, no i skończy się to dla nas bardzo źle. Nie wiem, jak blisko mogę podejść. Może jeszcze nas nie parzy. Dobra! No i zobaczymy, czy zdążymy na czas. Jest, słuchajcie, udało nam się. Czekajcie, ja kogoś tam widzę. Nie wiem, kto to jest i... Prawdzie mówiąc, nie wiem, co on ma na głowie. Widzicie to? To jest straszne. Podejrzewam, że niestety nie uda nam się go ocalić. O cholera. Wyciągnij mnie z tego. Oczywiście, że... Nie. Nie walcz ze mną. Dobra. Nic innego nam nie pozostało, jak po prostu egzekucja go. Jest. Wykończyliśmy go. Oczywiście był to potencjalny przeciwnik, potencjalne zagrożenie, które mogłoby się dla nas bardzo źle skończyć. Cegłówka. Nie wiem, czy tak naprawdę nie powinniśmy wykorzystać go do jakiejś czynności, która umożliwiłaby nam, powiedzmy, przejście gdzieś. Przeszukajmy zwłoki. Zawór plus koła zębate. Cały czas zastanawiam się nad tymi cegłami. Po co one nam były potrzebne? Podejrzewam, że po to, aby oczywiście złudzić tego przeciwnika, żeby go zmylić. No ale... Teraz już jest po ptokach. Wow! Bardzo dobra pułapka. Naprawdę, mogliśmy go... wepchnąć na tą pułapkę. Jestem ciekaw, jakby to się skończyło. Czekajcie, czy jest tutaj więcej pułapek? Z tego co widzę, tak naprawdę na każdym kroku tutaj jest pułapka. I może po prostu ja nie będę ich rozbrajał. Gdyby przyszedł tutaj jakiś przeciwnik, to oczywiście będziemy w jakimś stopniu zabezpieczeni. I przynajmniej nie będę się obawiał o to, jak powinniśmy go wyeliminować. Słuchajcie, regulator ciśnienia, no tak, ten regulator ciśnienia znajdował się w zwłokach tego gościa. No przykro mi bardzo, że musiałeś tak skończyć. Nie wiem, co ty masz na głowie, ale rzeczywiście to jest straszny widok. Zbadajmy te okolice. Może uda nam się znaleźć coś ciekawego. Aha! Skrzynka z bezpiecznikiem. Zamontuj bezpiecznik. Tylko w takim razie, po co jest nam potrzebny ten bezpiecznik? Na pewno będziemy musieli go gdzieś wykorzystać. Tylko pytanie, gdzie? Czekajcie, ta pułapka nie jest uzbrojona, nie. Całe szczęście, obawiałem się o to, że będziemy musieli ją rozbrajać.
No nic, spróbujmy zamontować ten bezpiecznik. Aha, to tak to się kończy, rozumiem. Czyli wychodzi na to, że to jest kolejny sposób na przeciwników. A więc jak na razie zostawimy sobie to w spokoju. No i spróbujmy przystopować tą parę, która leci z tych rur. Spróbujmy zmniejszyć to ciśnienie. Nie wiem, jak to powinno iść. Tak. Chyba nie do końca. Aha, rozumiem. Musimy stopniowo to poukładać. Okej. Czyli jeżeli to idzie tak, to teraz tu powinniśmy zrobić chyba... Czekajcie, muszę zerknąć. Tak, najprawdopodobniej to powinno pójść w tą stronę. Też kto wie. Zobaczymy później. Trudna zagadka. Nie wiem, prawdę mówiąc, czy coś z tego wyjdzie nam. No niekoniecznie. Tak właśnie myślałem. No nic, spróbujmy jeszcze raz. Może w ogóle źle zacząłem. Może to tak powinno iść? Pojęcia, moi drodzy. Chyba to wejście, które jest na dole, powinno doprowadzić się do prawej strony, czyli do tej strony, która znajduje się po prawo tego kolejnego wejścia. Niezła zagadka, naprawdę. I w sumie mógłbym spróbować to zrobić, tylko... Nie wiem, czy to będzie możliwe. To tak też, nie? Może tak. Cały czas kombinuję. Jesteśmy blisko, słuchajcie, jesteśmy bardzo blisko i najprawdopodobniej teraz, oj, nie tak to miało być, może tak, zadziała, jest, słuchajcie, udało nam się, ustawiliśmy mechanizm tak, aby przedostać się dalej, więc przed nami kolejne zadanie, kolejna taśma, najprawdopodobniej pudełko Jigsawa, spójrzcie na to, ile tutaj jest wody. Obawiam się o to, że ktoś mógłby porazić nas prądem. Klucz do bramy krematorium. Dwie minuty i 30 sekund na to, aby jakoś unormować ciśnienie w tych rurach. Cholera, jak my mamy to zrobić? Nie wiem, czy my powinniśmy uciekać z tej lokalizacji, czy może po prostu powinniśmy jakoś walczyć. No dobrze, nic innego nam nie pozostało. Spróbujmy uciec. Prawdę mówiąc, nie jestem pewny tego, co robię. Niemniej jednak wydaje mi się, że chyba kierujemy się w dobrym kierunku. Chyba naprawdę idziemy w dobrą... Wow! Mało brakowało. Czekajcie, gdzie my powinniśmy teraz iść? No nic. Lecę przed siebie. Minuta i 33 sekundy. Bardzo mało czasu. Całe szczęście, że oczywiście nie ma tutaj dodatkowych przeciwników, którzy mogliby w jakimś stopniu nas zatrzymać.
Spójrzcie na to, co tam się stało. Cała piwnica tak naprawdę eksplodowała. Jestem pod wrażeniem. No dobrze, moi drodzy, udało nam się zwiać z miejsca, w którym tak naprawdę nasz detektyw był bardzo zagrożony. Niestety w dzisiejszym materiale to już będzie wszystko, ale mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli oczywiście wam się podobał, to zostawcie po sobie ślad, dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakiekolwiek zastrzeżenia, bądź chcielibyście zobaczyć coś na kanale, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. A ja teraz się zawijam, tak więc widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!